Cześć przyjacielu, z tej strony Pablo z bloga jakzdobyćkobietę.pl. W tym nagraniu dowiesz się, jak rozpoznać toksyczną kobietę, a także otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy! Is this love that I'm feeling? Is this the love? Skoro oglądasz to nagranie, to zdajesz sobie z tego sprawę, że toksyczna kobieta to bardzo poważna sprawa. Jeżeli tego nie wiedziałeś, to już wiesz. Więc lecimy dalej. To właśnie przez toksyczną kobietę możesz stracić bardzo wiele. Nie tylko nerwy i pieniądze, ale przede wszystkim twój czas. Dlatego tak ważne jest, abyś umiał rozpoznać toksyczną kobietę, a następnie pogonić ją do diabła. W relacjach i związku unikaj takich kobiet jak ognia. Wiadomo, że ludzie są różni. Zresztą każdy z nas jest inny i różnimy się od siebie. Jest to zupełnie normalne. Każdy z nas ma inny charakter. Jedne osoby są pozytywne i lubimy takich ludzi, a inni są negatywni, przez co unikamy ich w swoim życiu. Niektórzy mają negatywne usposobienie i nastawienie do życia, przez co wysysają energię z drugiego człowieka, niczym wampir pijący świeżą krew. Często takie osoby ściągają drugą osobę do swojego świata żalu i smutku. Niestety, wśród kobiet także zdarzają się takie osoby, dlatego musisz szczególnie uważać. Jeśli chodzi o moje podejście, którym kieruję się do zdobywania kobiet, to nie chodzi mi o to, aby zdobyć wszystkie kobiety na tym świecie albo jak najwięcej kobiet. W ten sposób, czy tego bym chciał, czy nie, przygarnąłbym także takie toksyczne kobiety. A to zupełnie nie o to chodzi. Dla mnie jakość jest ważniejsza od ilości, ponieważ szkoda mi czasu na użeranie się z takimi toksycznymi kobietami. Jeżeli masz inne podejście do tego tematu i chcesz zaliczyć po prostu jak najwięcej kobiet, to szanuję twoją decyzję. Po prostu z mojego punktu widzenia jedna, ale za to wartościowa kobieta jest więcej warta niż stado pustych lasek, które się tylko posuwa. Takie jest po prostu moje zdanie. O gustach się nie dyskutuje, więc co kto lubi. A wybór zawsze należy do ciebie. Dla przykładu zwróć uwagę, że niektóre piękne kobiety są materialnie nastawione do życia, przez co oczekują bardziej sponsoringu od faceta, a nie jego uczuć. Jeżeli kobieta mówi ci, że widziała fajną bluzkę na wystawie, a przy tym, że nie ma na nią pieniędzy, to podświadomie chce dać ci do zrozumienia, abyś jej kupił tą szmatę z najnowszej kolekcji. Może ci także powiedzieć, że facet jej psiapsiółki coś jej tam kupił i przez to jest taki miły i kochany. To także jest działanie podświadome z jej strony. Idąc w skrajność, oczywiście może ci powiedzieć wprost, abyś coś jej kupił, bo inaczej zapomnij o bzykaniu. Czasami także piękne kobiety nie są zbyt inteligentne i nie mają nic do zaoferowania więcej poza swoim wyglądem. Jeżeli spotykasz się już z kobietą i jesteś z nią w związku, to zastanów się, jak ona na ciebie wpływa. Chodzi mi o twoje uczucia i emocje, jakie towarzyszą ci na spotkaniu i po spotkaniu z nią. Czy czujesz się dzięki tej kobiecie lepszym facetem? Czy może zamiast tego czujesz się zmęczony psychicznie? Czy kobieta ogranicza cię i przytłacza, a może chce ciągle twojej uwagi? Bo to akurat, że jesteś zmęczony fizycznie, to jeszcze akurat może być zaletą, ale o tym będzie później. Problem z toksyczną kobietą jest taki, że ona nie jest zainteresowana facetem i jego uczuciami, a chodzi jej o zdobycie uwagi. Uwielbia być adorowana i podziwiana przez facetów, przy czym często ma więcej niż jednego takiego adoratora. Im więcej, tym lepiej. To dlatego kobieta może pisać z kilkoma facetami naraz, bo karmi się jej uwagą. Toksyczna kobieta jest uzależniona od skupiania na sobie uwagi, dlatego szuka faceta, który daje jej tą uwagę i ją dowartościowuje. Często jest jej wiecznie mało, więc nie wystarczy jej do tego jeden facet. Toksyczna kobieta chce odizolować faceta od jego znajomych, a także kontrolować jego życie, aby ten poświęcał jedynie jej całą uwagę, a nie innym ludziom. A że kobiety mają swoje sposoby, potrafi to zrobić pod płaszczykiem codziennego spotykania się, a facet, nieświadomy niczego, myśli, że jest tak zajebiście. Oczywiście, będąc w związku, także należy spotykać się z kolegami czy koleżankami i jest to zupełnie normalne. Każdy też musi mieć trochę czasu dla siebie, na własne sprawy i pasje. Unikaj kobiet o niskim poczuciu własnej wartości. Często takie kobiety manipulują swoją urodą albo jedynie seksem, bo tylko to mają i to potrafią. Często to jedyna karta przetargowa pustych i toksycznych kobiet. Zwróć uwagę, czy kobieta nie przegina z używkami. Jeżeli nie zna umiaru z alkoholem i potrafi upić się w klubie do nieprzytomności, to różnie się to może skończyć. Postaraj się poznać jej koleżanki i zobacz, jakie życie prowadzą. Czy przypadkiem nie są to wieczne imprezowiczki? Na zasadzie, z kim przystajesz, takim się stajesz.
Bądź ostrożny, gdy kobieta utrzymuje kontakt ze swoim byłym. Jest wtedy bardzo cienka granica od tego, że może cię z nim zdradzić. Zwróć uwagę, czy kobieta nie porównuje cię do swojego byłego. Jeżeli mówi ci, że jesteś od niego brzydszy, niższy, mniej zarabiasz albo masz mniejszego ptaka, to w twoim systemie operacyjnym powinien zapalić się alarm. Bądź wyczulony na wszelkie szantaże emocjonalne ze strony kobiety. Mam na myśli sytuację, gdy kobieta mówi ci: rozstaniemy się, gdy pójdziesz z kumplem na piwo. W takiej sytuacji, gdy kobieta cię ogranicza, możesz zrobić tylko jedno. Powiedz ok i zrób swoje, bo inaczej przejmie nad tobą pełną kontrolę. I szybciej niż się obejrzysz, będziesz jej pantoflem. A wtedy nawet nie pierdniesz bez jej zgody. Powinno dać ci do myślenia, gdy kobieta zapada się pod ziemię i urywa z tobą kontakt bez powodu na dłuższy czas. Oczywiście pomijamy sytuacje zawodowe. Zwróć uwagę, czy kobieta ma mentalność ofiary. Jest to sytuacja, gdy kobieta wymaga od ciebie pocieszenia w stylu: moje życie jest do dupy, jak mi źle, bądź moim wybawcą od złego świata. Oprócz tego, jeżeli kobieta marudzi, narzeka, ciągle się czepia i jest wiecznie niezadowolona. Albo w drugą stronę, jeżeli przechwala się, co to nie ona. Tym samym wyżej sra niż dupę ma. A to wynika tylko z jej niskiego poczucia własnej wartości. Uważaj na kobiety po przejściach, ponieważ pozwoli ci się łatwo zdobyć seksualnie, ale emocjonalnie będzie wciąż zablokowana i trudna do zdobycia z uwagi na ponowne zranienie. Taka kobieta może bać się zaangażować, aby wejść w dłuższy związek. Uważaj na kobiety z rodzin alkoholików, a także gdy wychowywały się bez ojca. Niestety, kobiety z takich rodzin mają skrzywione podejście do relacji. Zresztą trudno się im dziwić, skoro takie miały przykład w domu. Często takie kobiety uczucie strachu przejawiają w agresji i wybuchami gniewu. Oprócz tego mogą być oziębłe seksualnie lub na odwrót, bardzo swobodne dla stłamszenia tego lęku. Oprócz tego zwróć uwagę, czy kobieta podczas kłótni zwala całą winę na ciebie. Oczywiście pod warunkiem, gdy nie jest to twoja wina. A także, czy potrafi przyznać się do błędu. Czy potrafi pójść z tobą na kompromis. A może zawsze stawia na swoim. Czy uważa, że zawsze ma rację, obraża cię albo często zmienia zdanie? Czy ma huśtawki nastroju? Czy potrafi przejść bez powodu od śmiechu do płaczu i na odwrót? Jeżeli tak, to jak najszybciej zostaw taką kobietę. Wiem, że mocno pojechałem z tymi cechami toksycznej kobiety, ale to nie chodzi o to, że jeżeli wystąpi przynajmniej jedna cecha toksycznej kobiety, to już należy dyskwalifikować taką kobietę. Bo w takim przypadku może się okazać, że będziesz szukał do śmierci i to zabraknie ci czasu. Jednak gdy dostrzegasz w kobiecie dwie lub więcej cech i one są uciążliwe i stałe, przez co męczysz się w związku, a nie masz z niego przyjemności, to już zaczyna być problem. Czy szczęśliwy związek polega na tym, aby się męczyć? Oczywiście, że nie. Czy brakuje kobiet na tym świecie? Oczywiście, że nie. Dla mnie ten temat jest prosty, a decyzja należy do ciebie. Jak wygląda związek z toksyczną kobietą? Relacje zawsze działają w dwie strony. Jeżeli ty chcesz dobra dla kobiety, tak samo ona powinna chcieć dobrze dla ciebie. Inaczej nic z tego nie będzie. Jeżeli dopiero zaczynasz się spotykać z kobietą, to zwróć uwagę, czy ta kobieta jest taką, jaką szukasz. Czy spełnia twoje oczekiwania i wymagania. Na samym początku nie możesz być pewien jej uczuć, ponieważ tak naprawdę jeszcze dobrze jej nie znasz. Dlatego prowadzisz kobietę i relację w kierunku, w którym ty chcesz. Jeżeli chcesz szybkiego seksu, to w takim kierunku prowadzisz relację. Jeżeli chcesz długiego związku, to też w takim kierunku prowadzisz tą relację. Najważniejsze, abyś się określił i wiedział, czego chcesz od kobiety, bo tylko wtedy będziesz mógł ją prowadzić w tym określonym kierunku. Inaczej będziesz błądził po macku, jak we mgle. Pokaż kobiecie, że masz własne zdanie, a także wiesz, czego od nich chcesz. Wybierając kobietę do związku, trzeba być bardzo ostrożnym. Chodzi o to, że możesz przede wszystkim stracić mnóstwo czasu, którego już później nie odzyskasz. Oczywiście do stracenia jest jeszcze więcej. Chodzi o emocje, pieniądze, uczucia, zaangażowanie czy wysiłek, który włożysz w tą relację. Szczęśliwy związek jest zawsze oparty na wzajemnym szacunku i wspólnym szczęściu. To nie jest tak, że kobiecie coś się facecie nie podoba i on się musi dla niej zmienić, aby być dla niej idealny. Wtedy taka kobieta wchodzi facetowi na głowę i robi z niego swojego pantofla. A wtedy steruje nim jak marionetką. Dlatego warto mieć oczy szeroko otwarte, aby obserwować zachowanie kobiety i wypatrywać cech i oznak toksycznej kobiety. Jak rozpoznać, czy jestem w związku z toksyczną kobietą? Przede wszystkim na początku wypatruj cech i oznak toksycznej kobiety. Oprócz tego sprawdź, czy pojawiają się takie sytuacje.
kobieta kontroluje cię lub osacza na każdym kroku. Może to być wprost, kiedy przegląda ci telefon, albo pośrednio, kiedy nie daje ci czasu i przestrzeni. Kobieta ma negatywne i pesymistyczne nastawienie do ciebie, a także i do związku. Jest zazdrosna o ciebie w ten sposób, że nawet nie możesz wyjść z kumplami na piwo. Oczywiście, to wynika z braku zaufania i niskiego poczucia własnej wartości tej kobiety. Brak chęci do pracy nad związkiem dla większej satysfakcji z bycia razem. Na koniec, kobieta porównuje cię do innych facetów, o zgrozo do byłych, aby obniżyć twoje poczucie własnej wartości i wpędzić cię w kompleksy. Podsumowując, jakie są cechy toksycznej kobiety? Przede wszystkim marudzi, ma fochy, jest zadufana w sobie, jest kapryśna i wiecznie narzeka. Oprócz tego obraża cię lub porównuje do innych facetów, a także do swoich byłych. Wchodzi facetowi na głowę, chce go kontrolować i jest o niego zazdrosna. Podczas kłótni zwala całą winę na faceta, pod warunkiem, że nie jest to w pełni jego wina, i nie potrafi przyznać się do błędu. Zdradziła kiedyś innego faceta, przez co jest duża szansa, że może zrobić to ponownie. Jeżeli chce się spotykać codziennie i spędzać każdą chwilę z tobą, ale tylko po to, aby cię kontrolować i ograniczać, dzięki czemu wie, co robisz i z kim robisz, a tym samym nie masz kontaktu ze swoimi znajomymi. Gdy kobieta znika i urywa nagle kontakt, bez powodu, a także jeżeli ma huśtawki emocjonalne w postaci przejścia od śmiechu do płaczu lub na odwrót. Nie ma umiaru z używkami, przez co zdarza się jej nie mieć kontroli nad sobą. Oprócz tego ma niskie poczucie własnej wartości, przechwala się lub szantażuje cię emocjonalnie na zasadzie albo ja, albo koledzy, albo ja, albo coś tam, w stylu jak pójdziesz z kumplem na piwo, to z nami koniec. Ma mentalność ofiary w stylu moje życie jest do dupy, weź mnie pociesz. I na koniec manipuluje tobą. Trzymam mocno za ciebie kciuki, abyś potrafił jak najszybciej rozpoznawać cechy i oznaki toksycznej kobiety. Napisz w komentarzu, która twoim zdaniem cecha toksycznej kobiety jest najgorsza. Na koniec mam dla ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jakzdobyćkobietę.pl/poradnik. Następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli otrzymasz go za darmo. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam, zdobywco.